Ten zabytkowy Mercedes, rocznik 1938, skusił obywatela Niemiec do niebezpiecznej podróży do Polski. Zwabiony do kaszubskich lasów, padł ofiarą bezwzględnych oszustów. Stracił 12 tysięcy euro. Grupa przestępcza składała się łącznie z 5 członków, dwóch byli to obywatele Ukrainy. Pozostała trójka były to osoby wywodzące się z terenu powiatu wojherowskiego, byli to Polacy. Zamieszczali ogłoszenia na portalach internetowych o sprzedaży pojazdów, tudzież maszyn rolniczych. Działanie sprawców było takie, że umawiali się z tymi osobami w jakimś tam określonym miejscu. Te osoby się w to miejsce udawały. Potem sprawcy twierdzili, że trzeba jechać gdzieś tam dalej, obejrzeć to, no i po drodze dochodziło do rozbojów. Przestępcy napadli też na obywatela Ukrainy pod pretekstem sprzedaży nowoczesnego ciągnika rolniczego. W obu przypadkach gang działał bardzo brutalnie. Sprawcy używali pałki teleskopowej w celu bezwładnienia pokrzywdzonego, a także paralizatora. Te osoby się oczywiście broniły, dlatego ta brutalność ze strony sprawcy była większa. Natomiast w drugim przypadku, kiedy pokrzywdzony starał się bronić, sprawca oddali do niego kilka strzałów. Ranny Ukrainiec przez wiele godzin błąkał się po lesie. Zagrożenie było duże. Osoby to były naprawdę, kiedy zawiadomiały tutaj policję, były w wielkim szoku i były bardzo przerażone. Na co powinniśmy uważać, przeglądając internetowe oferty? Kiedy cena ewidentnie odbiega od cen rynkowych danego przedmiotu, który chcemy zakupić, i kiedy też sprzedający nie podaje do siebie numeru kontaktowego, bądź podaje tylko numer kontaktowy, natomiast nie ma adresu. Sprawdzajmy też opinie, jakie są o tym sprzedającym, czy sprzedają coś po raz pierwszy, czy są to jego kolejne sprzedaże i czy te opinie są pozytywne. Kiedy jedziemy, na przykład w tych danych przypadkach, o których mówimy, jedziemy oglądać coś, co chcemy tam zakupić, co stanowi, też pomimo tej atrakcyjnej ceny i tak sporą wartość, to najlepiej udawajmy się w kilka osób i wtedy zawsze będzie bezpieczniej. Umawiajmy się jednak w miejscu ogólnie dostępnym, najlepiej w jakimś miejscu publicznym. Oferty były atrakcyjne, dlatego też powodowały to, że odpowiadały na nie osoby spoza Polski. W jednym przypadku był to obywatel Ukrainy, w drugim przypadku był to obywatel Niemiec. W przypadku sprawy, którą prowadziliśmy ostatnio, byli to akurat obcokrajowcy. Natomiast mogły też zgłaszać się na to i odpowiadać na tę ofertę mieszkańcy Polski, więc prosilibyśmy, że jeżeli jakiekolwiek osoby zgłaszały się na tego typu oferty, bądź w podobny sposób inne osoby próbowały oszukać, aby zgłaszały takie sprawy na policję. Dla kogoś, kto być może orientuje się, nie wiem, w kodach pocztowych i tak dalej, to można się go zorientować, że akurat dany kod nie jest na przykład przypisany do miejscowości wymienionej w ogłoszeniu, ale tak jak mówię, osoby z zagranicy, dla osób z zagranicy było to zupełnie wiarygodne. Jedynym haczykiem i takim zastanowieniem powinno być to, że opracujemy cenę. Grupie oszustów za rozbój grozi 12 lat więzienia.